myśli sutannę kapłańską, która nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi. Jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła. Kiedy raz przybrałem ten strój, mówił prymas, muszę nie tylko pytać siebie, czy go noszę, ale w rachunku sumienia pytać, jeśli to miałoby się zdarzyć, dlaczego zdjąłem znak wiary i kapłaństwa? Czy z lęku? Ze słabości? Nie, mówi. Zdjęcie strój duchownego to to samo, co usunięcie krzyża przydrożnego, aby już nie przypominał Boga. Drodzy alumni, będziecie widzialnym i czytelnym znakiem dla innych. Ale tylko wtedy, kiedy będziecie słuchać Boga, nim żyć i żyć Jego Ewangelią. Bo jeśli będziecie słuchać siebie, żyć sobą i Ewangelią przez małe E, która tylko będzie przykrojona do własnej filozofii życia, to nigdy nie zmienicie ani siebie, ani świata, ani tego świata nie zewangelizujecie, choćby się wam wydawało, że to lubicie. Popatrzcie na Maryję. Ona była przepełniona Bogiem i słuchała Boga, nie innych. Ona nie robiła niczego na pokaz, aby się innym przypodobać. Nie zakładała żadnej maski, ale ona była sobą 24 godziny na dobę. I człowiek przepełniony Bogiem jest do jego dyspozycji i jest do dyspozycji drugiego człowieka. Kleryk, arun, który jest zawsze sobą i nie robi niczego na pokaz i niczego nie ukrywa, jest autentycznym i wiarygodnym sługą Chrystusa. I tak samo ksiądz, jeśli jest sobą, jest czytelny i jest wiarygodny. Pan Bóg da wam dar. Pierwszym takim darem, zapamiętajcie, to będzie zawsze człowiek. Drugim darem będzie słowo. Słowo Boże, które On do was kieruje. Księga, którą macie ciągle czytać, słuchać i otwierać. Bóg chce z nami mówić, On chce do mnie mówić. On ma dla mnie słowo. Tak jak miał to słowo dla Maryi, która to słowo właśnie z wiarą przyjęła. I otworzyć się na to słowo nie jest niczym trudnym, tylko wystarczy zawierzyć. Drodzy alumni trzeciego roku, macie przed sobą jeszcze kilka lat na tej drodze do kapłaństwa. Niezależnie od tego, jaka jest druga ta droga, to dzisiaj Maryja podpowiada wam, abyście otworzyli się na te rzeczywiste dary Boga. Dary, które są kluczowe na tej drodze, na drodze do kapłaństwa, na drodze także w kapłaństwie. Bo każda osoba, która przyjdzie do ciebie, bo Boga będzie dalej i to słowo też będzie dalej. A jak tych dwóch darów nie odkryjecie, to tylko będziecie korzyść.